po przelocie przez peryhelium bardzo symetryczną otoczkę, co świadczyłoby o tym, że w zasadzie przetrwała ona w jednym kawałku. No tutaj jest jeszcze inne spojrzenie na tą kometę podczas przelotu koło Słońca. Jeszcze kilka ciekawych filmów. Między innymi dwie komety z grupy Kreutza podczas przelotu w 1998 roku. Bardzo ciekawy koronalny wyrzut masy. Tutaj w nieco innym ujęciu. Takie obiekty obserwujemy sezonowo. W zasadzie tak gdzieś... Dokładnie. Wszyscy myślą, że komety, które przelatują blisko Słońca, mogą przyczyniać się do tego, że dochodzi do zaburzenia pola magnetycznego i między innymi do pęknięcia linii pola magnetycznego i wyrzucenia części materii w przestrzeń kosmiczną i że niby koronalne wyrzuty masy mogą być z tym i przelot takiej komety może być z tym właśnie powiązany. Niemniej osobiście większość heliofizyków uważa, że to jest tylko dzieło przypadku. A w jakim odstępie czasu są wykonywane te kadry? Kadry są wykonywane między innymi w przedziałach 12 minutowych. Co 12 minut wykonywane jest jedno zdjęcie. No i jeżeli złożymy te obrazy właśnie w animację, no to wtedy możemy bardzo wyraźnie obserwować ruch poszczególnych obiektów, które pojawiają się na tych zdjęciach. No i jeszcze tutaj taka jedna ciekawa kometa, która pojawiła się w 2002 roku. To jest kometa C2002V1 NIT. Była obserwowana z Polski tuż przed peryhelium. Jasność rosła skokowo w zasadzie. Bardzo ciekawa, aktywna kometa. Ostatnie obserwacje na kilka dni przed przejściem przez peryhelium podawała jasność plus 2 magnitudo i rzeczywiście kilka osób potwierdzało, między innymi Piotr Guzik z Krakowa, który obserwował tą kometę i wspomniał, że dało się ją zaobserwować gołym okiem. Przykłady polskich komet SOHO, między innymi bardzo ciekawy obiekt, malutki, ciekawy dlatego, że odkryty przez 13-letniego Rafała Reszelewskiego. Tutaj już to w zasadzie było już w trakcie, już gdy jego pracy przystąpił w 2010 roku. Natomiast ta kometa, którą odkrył, to jest bodajże jego czwarty obiekt, który został zapisany na jego koncie. Jeszcze jedna kometa. Jest zaznaczona w tych tutaj, między innymi tymi poziomymi dwoma liniami. Kometa Krzysztofa Kidy. No i teraz przejdziemy jeszcze do jednego seminarium, ale zaczniemy troszeczkę od innego miejsca. Wspominałem o komecie Lovejoya. Jak się okazało, najczęściej komety, które pojawiają się bardzo rzadko, komety długookresowe czy też komety jednopojawieniowe, jeżeli przetrwają przejście przez peryhelium, to najaktywniejsze okazują się być właśnie po przelocie przez peryhelium. No i tak między innymi było z kometą Lovejoya. No i gdy porównamy dwa obrazki, które zostały wykonane, między innymi w 1965 roku i później w 2011 roku w grudniu z Australii, możemy zobaczyć wyraźne podobieństwa między tymi dwoma kometami. Rzeczywiście można uznać, jeśli chodzi o aspekt obserwacyjny, że te dwie komety to w zasadzie można powiedzieć dwa gigantyczne superfragmenty, jeśli chodzi o jasność. Jasność komety Lovejoya podczas przelotu przez peryhelium została oszacowana na około minus 5 magnitudo. W przypadku komety Ikasaki to było minus 10, minus 11 magnitudo i notowano właśnie obserwacje wykonywane za dnia, jeśli chodzi o kometę Ikasaki. W przypadku komety Lovejoya takiej obserwacji nie dokonano. Natomiast pierwsza obserwacja z powierzchni Ziemi została wykonana półtora dnia po przejściu przez peryhelium. Między innymi bodajże przez Terego Lovejoya, jako pierwszy ją zaobserwował, oszacował jej jasność zaraz właśnie przed wschodem Słońca na minus 4 magnitudo, jeśli dobrze pamiętam. No i tutaj jest taka bardzo ciekawa sprawa.
z racji, że właśnie zajmuję się również nie tylko tym, że poszukujemy, że poszukuję nowych komet, to także staram się te komety badać. No i w 2008 roku między innymi nadarzyła się okazja do tego, żeby nawiązać współpracę z doktorem Michałem Drachusem, jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie jest na stażu podoktorskim na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles i między innymi zajmuje się on badaniami komet, jeśli chodzi o spektroskopię milimetrową. No i rozmawiałem z nim wtedy, co by to było właśnie, gdyby można było te obiekty zaobserwować w jakiś ciekawszy sposób. Wspominałem mu o tym między innymi, że widziałem kiedyś dwie komety z grupy Kreutza, które na zdjęciach Soho miały bardzo podobną jasność, a z racji, że leciały w jednym szyku, można przypuszczać, że odległość, wzajemna odległość między Ziemią a kometą oraz między kometą a Słońcem była bardzo podobna, no to można uznać, że obiekty były bardzo podobne, jeśli chodzi o rozmiary. No i sugerujemy, że jasność absolutna, jeżeli byśmy to unormowali, była taka sama. Natomiast gdy zaobserwowałem te komety na zdjęciach ze sondy kosmicznej Stereo, gdzie jest nieco inny zakres spektralny, sondy kosmiczne Stereo między innymi właśnie zbierają światło powyżej 640 nanometrów, gdzie tej linii sodu nie obserwujemy, tam już część molekuł niektórych pochodnych możemy zaobserwować. No i powiedziałem wtedy Michałowi, no słuchaj, na zdjęciach Soho te komety wyglądają bardzo podobnie, natomiast na zdjęciach Stereo jedna kometa była wyraźnie jaśniejsza od drugiej, co byś wskazywało na to, że mogą emitować nieco inne pierwiastki, inne molekuły. Mówi, no rzeczywiście tak może być. Jeżeli to byłaby racja, no to wtedy mamy odpowiedź na pytanie, w jaki sposób formowały się komety. Czy komety podczas powstawania Układu Słonecznego powstawały w sposób właśnie w wyniku formowania obłoku materii, jednorodnego obłoku materii, czy w wyniku zlepiania się tak zwanych kometozymali. Jest taki nowy termin, którym możemy określać pierwotną materię, z której powstawały komety, które właśnie w tym momencie przypominają właśnie obecną formę. No i między innymi właśnie różnice w składzie chemicznym mogłyby wskazywać na to, że jeżeli komety z grupy Kreutza pochodziły z rozpadu jednej bardzo dużej, gigantycznej komety, no to wtedy możemy przypuszczać, że ta kometa, z której one powstały, była zbudowana w sposób niejednorodny. I wtedy by to przemawiało za teorią, że Układ Słoneczny i te komety powstały między innymi ze zlepienia się kometozymali. No i żeby to potwierdzić, no trzeba tylko wykonać bardzo precyzyjne obserwacje, a niestety jest to bardzo trudne do wykonania, jeśli chodzi o logistykę. W tym wypadku, jeśli chodzi o te obserwacje, Michał jako jeden z najlepszych obserwatorów w tym momencie na świecie, jeśli chodzi o obserwacje milimetrowe, no to zaproponował złożenie propozali na dwa radioteleskopy. Tak jak wspominałem, jeden w Hiszpanii, radioteleskop IRAM, drugi na radioteleskop Jamesa Clerka. To wynikło nieco później, w wyniku scalenia dwóch projektów, które prowadzili Amerykanie oraz połączenia go z projektem, który prowadziliśmy my z Michałem. No i to scalenie przyniosło właśnie rezultaty w postaci detekcji pierwszej linii od molekuły pierwotnej. Zakładaliśmy, że ta linia będzie bardzo intensywna, będzie bardzo mocno świecić na poziomie kilkuset gigaherców. To jest bodajże częstotliwość 260 gigaherców, żeby zaobserwować tą linię. Jest ona właśnie usytuowana w tym miejscu. To, co tutaj właśnie jest podpisane pod wykresą, to jest tak zwana prędkość radialna. To jest prędkość względem anteny radioteleskopu a kometą. No i w tym miejscu, gdzie właśnie wypada 40 km na sekundę, to była obserwacja wykonana bodajże 11 grudnia. Horizon właśnie przewidywał prędkość radialną dla obserwatoriów właśnie na poziomie 40 km na sekundę. Zaobserwowaliśmy po godzinnym czasie zbierania sygnału właśnie bardzo słabą linię na poziomie 26 milikelwinów. To jest bardzo malutki, słabiutki sygnał. No a przypuszczaliśmy, że on będzie przynajmniej 10-20 razy intensywniejszy. O czym to może świadczyć? Między innymi przypuszczamy, że albo te komety podczas zbliżania się do Słońca bardzo szybko tracą te pierwotne molekuły, albo druga sprawa, oddziaływanie słoneczne jest tak duże, że te molekuły
świecą w bardzo malutkim obszarze wokół jądra. No i trzeba niestety bardzo precyzyjnie ustawić teleskop, co jest bardzo trudne przy obecnie stosowanych obliczeniach orbitalnych na podstawie zdjęć SOHO i STEREO. Nie jesteśmy w stanie wyznaczyć bardzo dokładnej orbity, w związku z czym trzeba wykonywać obserwacje drogą mapowania. No i w związku z czym to przejawia się tym, że te obiekty są trudne do obserwacji i ten sygnał jest bardzo trudno pozyskać. Z kolei to, co mówimy właśnie, między innymi oddziaływanie słoneczne, tak zwany efekt fotodysocjacji, który powoduje, że te molekuły, które znajdują się w komecie, podczas emisji później napotykają na promieniowanie słoneczne. W wyniku tego efektu rozpadają się na poszczególne molekuły pochodne, między innymi molekuły wodorowe, molekuły wodorotlenowe. No i te właśnie molekuły później nie są obserwowane w tym zakresie. Trzeba wówczas stosować inny zakres obserwacji, inne instrumenty. No a jeśli chodzi o te właśnie pierwiastki, które znajdują się właśnie bezpośrednio w jądrze kometarnym, no to są w zasadzie molekuły, które trzeba obserwować, żeby dokładnie stwierdzić, ile w jaki sposób taka kometa jest zbudowana. W 2011 roku, z racji, że zajmujemy się takimi też również statystykami, które wskazują, ile osób łącznie bierze udział na całym świecie, zrobiliśmy statystyki za 2011 rok. Łączna liczba odkryć, nie mylić oczywiście z liczbą komet, bo często bywa tak, że dwóch odkrywców znajduje jedną kometę, tą samą. Łączna liczba odkryć, którą zanotowaliśmy, to jest 234 za 2011 rok. No i jak się okazało, no to w 2011 roku udało mi się znaleźć 38 obiektów. Najlepszy wynik w ubiegłym roku na świecie. No, natomiast z nowicjuszy Szymon Liwo w 2011 roku znalazł 16 komet. Znakomity wynik. I obecnie jest jednym z najlepszych łowców komet na świecie. W tym roku bardzo mocno i prężnie idzie do przodu. Krzysztof Kida w tym roku obecnie znalazł bodajże 10 komet. I jak widać, polscy miłośnicy astronomii bardzo prężnie i mocno pracują w tym projekcie i identyfikują nowe obiekty. No i jeszcze taki jeden bardzo ciekawy przykład, który chciałbym omówić, który zaobserwowałem w dość przypadkowy sposób. Myślę, że część z Was zna taką osobę jak Przemek Żołądek z pracowni Komet i Meteorów. W lutym pisaliśmy sobie tak swobodnie między sobą: ciekaw jestem, ile meteorów mogą generować takie komety SOHO, które mają akurat orbitę blisko Ziemi położoną. Znaczy się blisko orbity ziemskiej. No i Przemek postanowił właśnie w jakimś stopniu to sprawdzić, używając katalogów Sonotaco. No i okazało się, że takie pojedyncze małe komety generują po kilka meteorów, kilka śladów na rok. Można to uznać za to, że to jest po prostu, mieści się w szumie statystycznym, w granicach błędu. No to sobie myślę, no nie ma z tego nic w zasadzie. No co dalej z tym robić? No, ale z tej racji, że mnie ten temat zainteresował, sprawdziłem też obserwacje komet sporadycznych oraz elementy orbity, które one posiadały, i starałem się porównać je z orbitami tych meteorów. Jak się okazało, znalazły się dwie komety, które posiadają identyczne elementy orbity i leżą w strumieniu meteorów, który co roku generuje około 20 zjawisk podczas maksimum na godzinę. Rój południowych delta akwarydów, widoczny na przełomie lipca i sierpnia. Kurczę, no, bardzo wysoka aktywność, jeśli byśmy to powiązali z kometami SOHO. Skoro to są małe obiekty, jak to wychodziło właśnie z tych pierwszych wstępnych ustaleń, no to w jaki sposób te komety mogą tyle obiektów generować? No jak się okazało, później skonsultowałem się z Rainerem Krachtem z Niemiec, jednym z najlepszych łowców komet i odkrywcą grupy Krachta.
Okazało się, że te dwie komety są również powiązane z tak zwanym międzyplanetarnym kompleksem komety Machold 96P, który obrazek przedstawiłem na prezentacji wcześniejszej. Ta kometa prawdopodobnie rozpadła się 700, może 1000 lat temu na mniejsze fragmenty. No i wyobraźmy sobie ten rozpad. Mamy grupę obiektów, które oderwały się od tej komety. Posiadamy to w garści. Mamy takie schody. Rzucamy te komety na schody, one się staczają po tych schodach. Przedstawiłem wam właśnie tak pokrótce, że spadając po tych schodach mamy tak zwany kaskadowy model rozpadu i powstawania grup. W wyniku z każdego spadania stopniowego powstaje kolejna nowa grupa, a każdy skok to jest punkt niestabilności. Te punkty niestabilności znajdują się między poszczególnymi grupami. Między innymi są to obiekty typu pierwszego, typu drugiego, typu trzeciego, typu czwartego. Obiekty, które znajdują się w tych miejscach, są już, można powiedzieć, położone w takich miejscach, gdzie grawitacyjnie Jowisz nie zaburza ich na przestrzeni jakiegoś większego okresu czasu. No i jak się okazało, te dwie komety, C2008 Y12 i SOHO 1901, znajdują się dokładnie w tym samym miejscu, co strumień południowych delta akwarydów. I na tej podstawie przypuszczam, że jeżeli mamy tutaj bardzo gęsty strumień materii, prawdopodobnie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nie zauważono jeszcze przynajmniej kilku obiektów, może kilkunastu nawet, które mogą formować nową grupę. Jeżeli takie obserwacje się udadzą, one będą prawdopodobnie trwały przez kilka lat, żeby przeanalizować 16 lat obserwacji, no to na pewno nie będzie to bardzo łatwe zadanie. Tym bardziej również, że były okresy, kiedy sonda SOHO nie transmitowała danych i nie wykonywała zdjęć, więc nie jesteśmy pewni, czy na przykład w tym czasie taki obiekt nie mógł się pojawić. Żeby potwierdzić, że te dwie komety należą, tworzą, formują grupę, trzeba również udowodnić okresowość. W związku z czym przypuszczalnie stwierdziliśmy na podstawie obserwacji z sondy SOHO i STEREO, że prawdopodobnie ta kometa będzie miała okres obiegu między 3,3 a 4,5 roku. Więc mamy już zawężone pewne pole obserwacji. Trzeba się cofnąć od momentu, kiedy była obserwowana o te 3,3 do 4,5 roku, czyli mamy w zasadzie ponad rok obserwacji, a to można byłoby zrobić w pół roku. No i myślę, że w najbliższym czasie postaram się coś takiego zrobić, zobaczymy, jak to wygląda. Jeżeli się tą kometę uda odnaleźć, no to wtedy będziemy mieli potwierdzenie, że te komety wykazują okresowość i są w 100% powiązane z tym kompleksem. No i tutaj właśnie przedstawiam troszkę liczb, mam nadzieję, że się tym nie wystraszycie. Tutaj mamy rój południowych delta akwarydów. Jak widzimy, bardzo blisko położony punkt peryhelium, 600 jednostki astronomicznej od Słońca. I tak samo jest w przypadku tych dwóch komet. Bardzo podobne spłaszczenie orbity, czy też właśnie rozciągnięcie orbity mimośród. No i parametry geometryczne, również bardzo podobne. No i tak zwany punkt pi, to jest długość heliograficzna punktu peryhelium, która...